Panie Jezu, w Najświętszym Sakramencie utajony, wszelką oziębłość parafii naszej względem Ciebie, zapominanie o Tobie mieszkającym tu między nami, opieszałość w odwiedzaniu Ciebie, tak wielką więc niewdzięczność naszą. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Wszystkie grzechy, nieuszanowania, obojętność, grzeszne myśli, słowa, albo uczynki tu w Kościele w obecności Twojej popełnione. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Jeżeli ktoś z parafii naszej zaniedbał kiedy oddania Ci powinnej czci publicznej, albo zaparł się Ciebie, przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu. Jeżeli ktoś bluźnić Tobie się poważy, Panie, przepuść ludowi Twemu, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Jeżeli ktoś zaniedbał należytego przygotowania się do Komunii Świętej albo dziękczynienia po niej, przepuść, Panie, przepuść ludowi. Jeżeli ktoś przyjął Cię w Komunii Świętej ciężkim grzechem obarczony, przepuść, Panie, przepuść ludowi. Na wieki miłosierdzie Twoje. Jeżeli ktoś zaniedbał przystąpienia do stołu Twego w czasie wielkanocnym, przepuść, Panie, przepuść. Znieważanie dni świętych, za niepotrzebną pracę w niedzielę i święta, a także za wypełnianie czasu rozrywkami kosztem mszy świętej i niegodne przystępowanie do Komunii Świętej, a więc za całą naszą oziębność i obojętność wobec Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Za rozwijanie małżeństw i łamanie wierności małżeńskiej, za odmawianie dzieciom nienarodzonym prawa do życia, za grzechy pijaństwa, za rozwiązłość obyczajów i wszelkie zgorszenia dawane bliźnim. Przepuść, Panie, przepuść ludowi.
zachowania własności społecznej, nieuczciwość w pracy, wszelką nierzeczliwość i obojętność na potrzeby ludzkie, za wszystko, co sprzeciwia się Twojemu przykazaniu miłości. Przemność, Panie. Brak odwagi w wyznawaniu Ciebie i odpowiedzialności za Twój Kościół, za stawianie wartości materialnych wyżej od Ciebie, za obojętność rodziców i dorosłych wobec chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży, za to, że nie dajemy o Tobie świadectwa otaczającym nas świecie. Przemność, Panie, przemność. Bo na wieki miłosierdzie Twoje. Wszystkie grzechy nieprawości, wszystkie wzgardy urągania szyderstwa i zelżywości Tobie w tym sakramencie, gdzie bądź kiedykolwiek wyrządzone. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, bo na wieki miłosierdzie Twoje. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Serce Jezusa miłości najgodniejsze, na znak naszej wdzięczności i na zadośćuczynienie za przewinienia nasze, oddajemy Ci nasze serca i postanawiamy za łaską Twoją więcej Cię nie obrażać, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.